Mówiło się, że u was był kryzys, no właśnie, jak to ta sytuacja, czy już kryzys został zażegnany, czy on nadal trwa? Ja nic nie wiem o tym. Ja nic nie słyszałam, kto mówił takie rzeczy. Ja mówiłem, więc musisz niestety coś powiedzieć, za czym się będzie... Musisz mi powiedzieć, co mówiłeś, bo ja nie wiem. No właśnie powiedz, co ty, jestem ciekawy, co ty powiesz w tym temacie. Nie wiem, co powiedzieć, no pary mają różne momenty w życiu i jak... Uważam, że takie momenty tylko i wyłącznie mogą wzmacniać. Jeżeli jest coś, co nie zniszczy do końca tego związku i ludzie oboje chcą rozmawiać, chcą naprawiać relacje, to myślę, że potem może być tylko lepiej. A jakie macie metody, kiedy jest gorzej właśnie? W jaki sposób próbować naprawiać sytuację? Znaczy ja muszę powiedzieć, że jestem taką osobą, która dużo rzeczy tłumi w sobie. I mało rozmawiam. Karolina jest za to taką osobą, wulkanem emocji. Tak, ona wali to, co myśli, tam idzie kawa na ławę i bum, bum, bum. A ja jestem taki, że tłumię w sobie, ale jest pewien moment, kiedy to gdzieś tam ze mnie wyskakuje. I faktycznie u nas największym problemem było to, że Karolina zawsze mówiła, co ją boli, co myśli i tak dalej, a ja zawsze byłem taki oszczędny w tym wszystkim. I myślę, że to był największy problem, więc wiem, że chyba u nas największym taką zaletą, znaczy podstawą tego, żeby było dobrze, jest to, żebyśmy oboje umieli ze sobą rozmawiać. Czyli żebym ja umiał rozmawiać z Karoliną, a ona ze mną. Ale już dzisiaj jest tak, że na przykład jak coś mnie boli, albo jakby mamy gdzieś tam jakiś zatarg, to jest tak, że ja Kubie powiem, rozmawiamy i mówię, słuchaj, przemyśl sobie, jak przemyślisz, to wróć. Przyjdzie, rozwali mi kotleta i dwa jaja na głowie i mówi, no teraz będziemy rozmawiać. Nie, oczywiście. Nie, ona się nauczyła tego, że ja muszę przemyśleć niektóre rzeczy i faktycznie... Już nie walczę z tym nawet. Po tak, prostu, daje tak mi, jest. Idzie, czasami trochę mocniej czasnie drzwiami, żebym wiedział, że jest daje bardzo mi, źle. Źle i że mam niewiele czasu, ale mam trochę czasu na przemyślenie. No i wtedy faktycznie mówi, żebym się zastanowił, ja faktycznie po czasie wracam i dopiero zaczynam rozmawiać, bo ja często od razu nie umiem powiedzieć tego, co bym chciał, co czuję i tak dalej.